Trenerze, dobrze, o nowych zawodników chciałem najpierw zapytać, jak oni się do tej pory prezentują tutaj w tych meczach i w tych treningach. No, myślę, że przyzwoicie, no, dlatego z nami jeszcze są i trenują, tak, tak. Nie zabrzmiało to optymistycznie. Nie, no, żartuję, nie? Nie, no jest w porządku, no, tak jak mówię, jeśli chodzi o Koseja, to jest trochę bariera językowa, ale znalazłem takie fajne urządzenie w telefonie i teraz dużo rozmawiamy. Jeśli chodzi o Maćka, no, młody chłopak wdraża się tutaj, zobaczymy. Myślę, że chciałbym, żeby ten z nami został, ale to mówię, to zobaczymy dalej. No, jedno co martwi jak zwykle, no, mało nas jest, bo mamy sporo urazów, trudne te warunki i no, nie jest to komfortowe, jeśli chodzi o robotę, no ale musimy to przeżyć. Trenerze, Daniel i Kosej, to jest taki pomysł na zastąpienie gdzieś Szymona. Daniel? Maciek. Maciek, przepraszam. Maciek. Maciek z Kosejem, to jest gdzieś pomysł na zastąpienie Seby i Szymona? Nie, Maciek to nie ta pozycja. Maciek jest obrońcą. Natomiast Kosej, wiadomo, jest to napastnik. Pokazał już też w tym meczu ze Stilonem, że na ten nasz sposób grania może się odnaleźć, bo ma swoje naprawdę atuty. Dobrze się czuje, widzę, w polu karnym. Ma taki ciąg na tą bramkę. Ma słuszny wzrost, także tutaj ewentualnie mógłby gdzieś tam pomóc nam, jeśli chodzi o niego. A jeśli chodzi o Maćka, no to jest młody chłopak, który gdzieś tam dopiero pierwsze kroki gdzieś tak naprawdę w piłce seniorskiej stawia, ale tak się dobrze zaprezentował. Bardzo chce też tutaj z nami być, zobaczymy. Być może też nas zasili i myślę, że gdzieś tam tą rywalizację młodzieżowców wzmocni. To ostatnia kwestia, tylko chciałem zapytać, na jakim etapie jesteście w zasadzie teraz, jeśli chodzi o te przygotowania, no i też plus taki wasz, myślę, że nie musicie narzekać, tak jak gdzieś tam te kluby z niższych lig, że z tymi treningami w zasadzie był problem, z obiektami wy tego problemu nie macie, więc na jakim etapie jesteście? My jesteśmy na takim etapie, że chcemy zacząć robić już takie naprawdę piłkarskie rzeczy, już to robimy, czyli trochę taktyki i tak dalej, natomiast no mówię, no trochę brakuje, nie? I trochę nie jest to komfortowe, ale będziemy się starać, nie?